Wow, podoba mi się tu. Chcę pierwsza sprawdzić, co mam. Ojej, Kinder niespodzianki. A co u ciebie? Sprawdźmy. Mam to samo. To dziwne. Zgadzam się, to trochę podejrzane. Cieszy jedno, obydwie mamy szczęście. Uwielbiam czekoladowe jajka. Uważam, że są najlepszym deserem ever. Uważaj, gdzie wyrzucasz śmieci, Suzy. Wszystkie opakowania lądują na mnie. Przepraszam, za bardzo mnie poniosło przy jedzeniu. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wow, w środku są cukierki. Muszę je jak najszybciej wsypać do ust. Boże, to jest pyszne. To idealne połączenie czekolady z czekoladą. Chcę więcej. Wow, w tym jajku są żelki. Uwielbiam to. Za każdym razem nowa miła niespodzianka. Mam nadzieję, że moje niespodzianki są jeszcze przede mną. Zobaczymy, ale póki co nie przeszkadzaj mi. Wow, czekoladowe cukierki. Niespodzianki za każdym razem są coraz fajniejsze. Co tak patrzysz? Zajmij się swoimi jajkami. Masz rację, najwyższy czas to zrobić. Fu, co to jest? Prawdziwe surowe jajko. Nie spodziewałam się tego. Myślisz, że to wszystko? Nie ma mowy, zjadaj do końca. Mam nadzieję, że tu jest coś innego. Nie chciałabym tego przeżywać ponownie. O nie, znowu, to obrzydliwe. Co za ohyda, nienawidzę jajek. Ktoś tu miał niezłego pecha. Spójrz, mam nową partię cukierków. Fajnie, co? Przy okazji mam pomysł. Można je podrzucać i łapać ustami w locie. To bardzo wygodne. Poczęstuj mnie. To bolało. Mogłaś po prostu powiedzieć nie. Przestań się ze mną drażnić, to nie jest śmieszne. Chyba wiem, jak odegrać się na Suzy. Muszę podrzucić jej prawdziwe jajko. Widzę zazdrość w twoich oczach. Najwyższy czas, żebyś się z tym pogodziła. Co to? W ogóle nie przypomina czekolady. Fu, to obrzydliwe. Wiem, że ty to ustawiłaś. Dlaczego mnie oplułaś, Suzy? To nie wszystko, częstuj się. Wiesz, nie mam nic przeciwko. Mam genialny plan. Uważam, że ten strój świetnie mi pasuje. Nie wiem, co ty kombinujesz. Mam zamiar zrobić pyszne jajka sadzone. Takie, że będziesz mi zazdrościć. Co za aromat. Wspaniale. Odejdź, Suzy, nie podzielę się. Nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze gotować. Obawiam się, że nigdy nie będziesz mogła spróbować, bo ci w tym przeszkodzę. Co ty robisz, Suzy? O nie, jajka spadły mi prosto na głowę. Nadchodzą nowe porcje. Sprawdźmy, kto zacznie. Hurra, ja. Wow, to butelka coli. Masz szczęście, zobaczmy, co ja mam. Też cola, ale super. Wydaje mi się, że jedna z tych butelek jest czekoladowa. Jakie to dziwne, nie mogę jej otworzyć. Może spróbuję zębami. Ojej, to czekolada. Szczęściara ze mnie. Ekstra, może ja też mam czekoladową butelkę. Nie, to zwykła cola. Ale to nie znaczy, że jest mniej pyszna. Zastanawiam się, czy jest coś w środku tej butelki? Naprawdę jest pusta? Tak, leje się z niej czekolada. To jest dokładnie to, o czym marzyłam. Smakuje niewiarygodnie. Nie mogę przestać. Szkoda, że wszystko, co dobre, tak szybko się kończy. Szkoda, że się nie widzisz, Suzy. Powinnaś umyć twarz. Wow, wciąż mam na sobie tak dużo czekolady. Mogę to wszystko zjeść. Co ty robisz? To obrzydliwe. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że dobrze smakuje. Kurczę, nie mogę dosięgnąć nosa. Tak lepiej. Brawo. Zupełnie zapomniałam o butelce. Przecież też można ją zjeść, bo jest z czekolady. Dokładnie, to jest naprawdę dobre. Nie zatrzymam się, dopóki nie skończę. Zostaw mi chociaż kawałek. Chcę spróbować. Już mi ślinka leci. Czego chcesz? Nawet nie proś, żebym się podzieliła. To na mnie nie działa. Ale jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, na szczęście mam jeszcze kolę. Myślę, że możesz się ze mną podzielić. Masz rację, czemu nie? Spójrz, tu coś jest. Gdzie? Właśnie tutaj, głuptasie. Oszukałam cię, Suzy, a ty mi uwierzyłaś. To nie fair, nie wolno tak robić. Myślisz, że pozwolę ci się z tego wywinąć? Nie ma mowy. Mam przy sobie trochę mentosów. Myślę, że się przydadzą. Wszyscy wiemy, co się stanie, gdy wrzucę je do coli. Ojej, patrz, tam coś jest.
Tylko się skup, mam coś ważnego do zrobienia. To wszystko gotowe. Nic nie widzę. Co się dzieje? Dlaczego kola tryska mi prosto w twarz? O nie! Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kontynuujmy. Bardzo chętnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to przecież chili. Też się tego nie spodziewałam. Zaczynasz. Nie ma mowy, tym razem mnie nie oszukasz. Odmawiam jedzenia tego, więc życzę powodzenia. Dobrze, skoro tak bardzo nalegasz, to ja zacznę. Ojej, to smakuje tak dobrze. To czekolada. Szczęścia razem mnie. Niepotrzebnie się bałam. Chwileczkę, więc ja mam prawdziwą papryczkę? Tylko nie to. Szkoda, że nie mogę się z tobą podzielić. Za mała porcja. No cóż, został ostatni kęs. To było pyszne. Teraz twoja kolej. Ale ja się boję. Nienawidzę ostrego. Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją papryczką? Chciałam cię tylko troszkę przestraszyć. Już wystarczająco się boję. Nie każ mi tego jeść. Przestań się nad sobą użalać. Nie przeciągaj. Zaczynaj. Masz rację. Lepiej to szybko załatwić. Życz mi powodzenia. Ojej, to wcale nie jest takie ostre. Nawet mi się podoba. Gotowe. Ostrożnie, trafiłaś mi prosto w czoło. O nie, czuję ostrość. Chyba ktoś pospieszył się z wyciągnięciem wniosków. Myślę, że trzeba dodać więcej ognia. Masz, napij się. Dzięki, przyda mi się woda. O nie, to tabasco. Znowu mnie oszukałaś. Pomocy. Wyruszam w kosmos. Ojej, jak tu pięknie. Ale troszkę dziwnie się czuję. Miłego lato, Suzy. Tylko nie to. Ja spadam. Ratunku. Dosłownie zwaliłaś mnie z nóg. Przepraszam, to było przypadkiem. A. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzy, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Hej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow. Super, nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. A gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje. Jak mogliście? Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne, o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy? Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza.
Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie, otwórz usta. Co za ohyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać. I tak będziesz musiał go zjeść. Dobra. Ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinacz na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się, ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super. Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jedz czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe. Okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością. Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. Hurra! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę mijał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam, i cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was.
Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra. Pyszności. Co? Nie mam już żadnych tiktaków. Wystrzeliłam wszystkie jako naboje. Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi.